To już jest po prostu zmęczenie. Ale też ludzie tak łażą, stoją, gapią się. No. Bo na tego nie wytnę potem. Możemy piątkę zbić na koniec albo coś, tak żeby było tak fajnie. No bo nie ciężko piątkę w trzy osoby. Może pomachamy do kamery, że na razie, cześć. Tak, w miliardzie. No. I na koniec też tego muzyki. Cześć, to World of Spiders. Cześć. Dzisiaj jest 1 maja, czyli dzień wolny. I to jest idealna pogoda, żeby iść sobie na grilla. Jakiego grilla? Idziemy na wystawę pająków i skorpionów w Pałacu Kultury. Jesteśmy zaproszeni przez Artura. Tak, i Artur już tam na nas czeka. Idziemy się z nim spotkać. A jeśli wy też nie byliście na tej wystawie lub chcecie ją sobie przypomnieć, to serdecznie was zapraszamy. Zostańcie z nami. Link będziecie mieli do Artura też w opisie, żeby go odwiedzić. Tak, Artura też podlinkujemy. To my lecimy. Na razie. Nazywam się Artur Szpalek, mam swój fanpage o nazwie Jazdwega. Można mnie znaleźć na Facebooku czy na Instagramie. Ogólnie mam w hodowli pajęczaki, takie jak skorpiony, amblepygi, ptaszniki czy pająki właściwe. Oprócz tego mam też gekony lamparcie, gekony płaczące i węże. Głównie teraz będę szedł w węże tajwańskie, czyli teniury. Na dobrą sprawę tutaj na wystawie jestem od 2 lat. Na wystawie pomagam głównie karmić zwierzaki, robić im teraria, nawadniać im pojemniki. Wystawa ta jest stała, znajduje się w Pałacu Kultury. Ta wystawa jest największą wystawą w Europie dotyczącą pajęczaków. Mamy tutaj ptaszniki, skorpiony, jedną amblepygę, niedługo będzie solfuga. Pająków właściwych też jest trochę, takie jak wałęsak brazylijski czy czarna wdowa. Na wystawie posiadamy też 2 śmiertelnie jadowite skorpiony. Jest to Leiurus quinquestriatus oraz Androctonus bicolor. Oba są w stanie zabić człowieka swoim urządleniem. Mamy na nie odpowiednie dokumenty. Jeśli chodzi o najbardziej jadowitego skorpiona na Ziemi, to są różne spory między Androctonusem australensiae a Leiurus quinquestriatus i różnica między nimi jest taka, że Leiurus ma mocniejszy jad, ale często żądli bez jadu. W porównaniu do Leiurusa Androctonus zawsze skutecznie żądli. Na naszej wystawie znajduje się 47 terariów, w których znajdują się pająki właściwe, ptaszniki, skorpiony czy inne pajęczaki. Wystawa jest podzielona na 3 strefy, tropikalną, półpustynną i pustynną. Teraria są podzielone względem tych 3 stref. W strefie tropikalnej mamy 22 ptaszniki, czy naziemne, czy nadrzewne. Jeszcze są 3 skorpiony oraz 1 pająk właściwy, wałęsak brazylijski. Na naszej wystawie mamy 2 gatunki Murinusa. Jeden gatunek jest to Pterinophilus murinus, czyli ptasznik słoneczny. Występuje on w Afryce, w strefie półpustynnej. A drugi gatunek, czyli Epebopus murinus, jest ptasznikiem podziemnym, występuje w Ameryce, w strefie tropikalnej.
widzieliście, wystawa jest naprawdę mega, fenomenalna. Jest to zobaczyć, warto przyjść, a jej jest bardzo znana w Warszawie, mimo że jest największa w Europie. Jako iż ludzie mają często problem z dojściem tutaj, wejście od strony Marszałkowskiej, czyli tam, gdzie idzie się na taras widokowy. Tutaj za nami. Tu mamy wejście. Na pewno jak się zapyta informacji, informacja udzieli informacji, jak dojść na wystawę pająków. Wystawa jest całkowicie profesjonalnie zorganizowana. Artur tam wkłada mnóstwo serca. Pamiętajcie też o odwiedzeniu Instagrama i Facebooka, którego prowadzi Artur. Będziecie mieli linki w opisie. Wystawę możecie odwiedzać codziennie od godziny 10 do 19, a Artura spotkacie na miejscu w weekendy między 10 a 16. Jeśli bylibyście zainteresowani konkursem dotyczącym biletów na wystawę, to możecie pisać komentarze, to coś wspólnie wykombinujemy. A tymczasem my się widzimy już w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Cześć. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili dla uważnych widzów, bo u nas, wiecie, najważniejsza scena jak w Marvelu, po napisach. Tak jak Artur w filmie wspominał, teraz już to jest pewne, wynegocjował dla was 5 dwuosobowych biletów na wystawę do Pałacu Kultury. Jeżeli chcecie wziąć udział, musicie napisać, dlaczego to właśnie wy chcielibyście pójść. Tak, walczcie, dlaczego to właśnie was Artur powinien wybrać, bo tym razem to nie my będziemy decydować, kto wygra, tylko ale Artur. Właśnie Artur. Dlatego my życzymy wam wszystkim powodzenia i trzymamy za wszystkich kciuki. A nagroda jest naprawdę fajna, bo możecie się wybrać na indywidualne zwiedzanie wystawy, a nawet możecie się umówić z Arturem na oprowadzanie po wystawie. Też będzie tam niespodzianka, więc nie chcemy wszystkiego zdradzać, ale zobaczcie na miejscu, kto wygra. My życzymy wszystkim jeszcze raz powodzenia, trzymamy kciuki. I słyszymy się już następną środę. Na razie. Na razie.